Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Aether Reborn zresztą. No i dodaje nam taki świat do naszej gry, taki niebiański. O. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 7 plików z internetu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, 7 z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. Oczywiście to jest strona z pobieraniem fabryka. Klikamy tutaj na ten przycisk szary Download Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Fabric API. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół pomarańczową i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link mamy w opisie do filmu, mamy moda mod menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie. Zatem zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Aether Reborn. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Jak widać, jest to beta, także pewnie nie wszystko jeszcze działa, także sobie sprawdzajcie, czy tutaj są aktualizacje tego właśnie moda. Na kolejnej stronie, do której mamy link w opisie do filmu, jest do pobrania Roughly Enough Items, czyli w skrócie REI, czyli dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, jak co craftować. Dlatego zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda REI, zatem zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejną bibliotekę do moda REI. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy wszystkie pliki pobrane, to możemy instalować i co robimy? Jednocześnie naciskamy na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wtedy pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu versions. Wchodzimy do folderu versions i sprawdzamy, czy mamy tutaj w folderze versions folder 1.17.1. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić chociaż raz Minecrafta na wersji 1.17.1. To wtedy tutaj właśnie nam się stworzy ten folder. No i jak już go mamy, to instalujemy i zaczynamy od instalacji fabryka poprzez Fabric Installer, nie przez Fabric API. Nie mylcie tego. Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer. Chwilkę czekamy. Czekamy. I wyskakuje nam takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo tu już jest ustawione na wersję Minecraft 1.17.1, ale gdyby nie było, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy wersję 1.17.1. Po czym klikamy tutaj Install i po chwili już jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK, zamykamy to okno i jak widzicie w folderze Versions tutaj powstał nam nowy folder Fabric i 1.17.1. Zamykamy to okno i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałką i stąd wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy play, tu zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje fabryk i uruchomi się strona startowa gry. Tutaj zaraz się powinno... I to on musi nam się cały tutaj zainstalować i uruchomić strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić. Wychodzimy z gry, czyli zamykamy grę i teraz instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisane %appdata%, jak tak, to OK, jak nie, to wpisujemy. Klikamy OK, pojawia się folder roaming, wchodzimy do folderu .minecraft
i szukamy folderu Moc. Folder Moc stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z fabrykiem. To wtedy tutaj się stworzył folder Moc. Zatem wchodzimy do niego, zaznaczamy wszystkie pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu Moc. Mamy je tutaj, wszystkie w folderze Moc. Jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy znowu launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową, wchodzimy w zakładkę Mod. Mamy tę zakładkę dzięki modowi Mod Menu i tutaj właśnie widać, że Mod Menu jest zainstalowany takie jakieś coś, które widocznie było razem z Dieter. Mamy Ray zainstalowany, właśnie Dieter mamy zainstalowany i jeszcze Trinkets mamy zainstalowane, to też było z tym modem. Ok, wchodzimy w single player i tworzymy nowy świat. Dobra, niech sobie będzie normal. Znaczy, ty zawsze pozwalam, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się jakieś komendy przydadzą. Więcej opcji świata na skrzynkę bonusową też sobie zawsze pozwalam, bo czemuż by nie. Ok, i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat i wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj, jak widać, mamy moda Rei, mamy 25 stron, idziemy na ostatnią i tutaj są właśnie itemy z moda Dieter. Zatem o, odtąd tu się zaczynają, są różne nowe ory, rudy, o, rudy w tym modzie, nowe trawy, nowe bloki, także wszystko można tam sobie zdobyć. Jakieś takie są, ten select, o, coś takiego można zrobić, nie wiem, co to jest. A, jeszcze w opisie do filmu jest link do wiki, do tego moda, także sobie możecie zobaczyć, co i jak. Tu nie wszystko jest do skraftowania, także nie wiem, skąd niektóre rzeczy się bierze, ale myślę, że może to, wiecie, to jest wersja beta. O, widziałam, że te różowe, o, fioletowe też można skraftować. Taki gemstone się bierze z takiej rudy, ok? Te fioletowe można skraftować, te różowe też można skraftować. To też z takiej rudy jest. A na przykład tego żółtego już nie bardzo, nie wiem, skąd to się bierze. Trzeba by wyczytać tej właśnie wiki. O, to można skraftować, fioletowe jest. Fioletowe i różowe można kraftować, a żółtego nie za bardzo. Także myślę, że to jest, wiecie, wersja beta, więc może to potem zmienią, a może to się zdobywa po prostu gdzieś skądś, z jakiegoś stwora, którego można wykorzystać, zabić gdzieś tam. O, jakieś są te, a takie nie wiadomo też skąd się bierze. Także, no wiecie, no musicie sobie poczytać, popatrzeć, albo już znacie moda i wiecie, co z tym zrobić, bo ja powiem szczerze, że parę razy pokazywałam, jak się instaluje tego moda, ale nigdy jakoś mnie nie przekonuje ten świat. Okej, dobra, także widzicie, niektóre rzeczy się kraftuje, niektórych nie, także sobie sprawdzicie. A żeby się przedostać do tego netheru, to musimy sobie zrobić portal. A portal się robi z glowstona. Z glowstona i z wody. Z glowstona i z wody się robi portal. Ok, portal się robi tak jak każdy inny portal. Ok. Dobra, w zasadzie to ja się zmienię już na creative, będzie mi szybciej. Game mode. Creative. Ok, a przynajmniej nie spadnę w tym eterze jak się okaże, że portal jest gdzieś tam w przestrzeni totalnej, bez możliwości podpórki nożnej. O, w ten sposób się robi portal. Nie złoto, tylko glowstone i podpala się ten, odpala się ten portal wodą. No i hopsiki.
Idziemy. O! Spadam! Ja już myślałam, że spadam. O! I jesteśmy w przestrzeni eterowej. Jak widać, są tutaj nowe drzewa, nowe skały, nowe chmury. Oczywiście zaraz się zgubię, także już z tego nie wyjdziemy na teru, bo już nie trafię z powrotem do portalu. Co tutaj fruwa? Co to jest? Zające! Zające. Niefruwające. Jakieś potwory tutaj są też straszne podobno, ale nie wiem, gdzie je znaleźć, także wszystkiego się musicie dowiedzieć z tej Wikipedii. O, jakieś fajne różowe. Różowe. Powiedziała Ania, spoglądając na pomarańczowe kwiatki. O, jakieś tutaj są. O, to można zjeść. Właśnie, tutaj jeszcze jak się kliknie L, L jak Leokadia, to mamy tutaj o, ścieżkę rozwoju w eterze i wiem, że jak się coś zje, może te właśnie spróbujmy to zjeść. O, coś nam się tu otworzyło. L, o, już może, nie ma więcej nic. A tu się otworzyło, o, widzicie? A nie, tak, to od tego. Z neteru nam się to otworzyło? Nie. To zwykłe jest przecież. No w każdym razie tu się te pootwierają różne rzeczy. Tego chyba też przed chwilą nie było, a może było, nie wiem. Nie wiem, ale jakiś advancement dostaliśmy. Exotic Starter. Może teraz będzie pokazane, jak się coś kraftuje na przykład. Okej. Sorry. Nie, pewnie nie. O, to nie wiadomo. Także, no nie wiem, musicie się dowiedzieć, o co chodzi też z tymi advancementami, czyli z tymi naszymi zdobyczami. Jeszcze jakieś inne potwory tutaj gdzieś są. Dobra, mniej więcej jeszcze pamiętam, gdzie był ten portal, więc może mi się uda wrócić, chociaż nigdy nie wiem. Tak, jest tutaj. O, dobra, słuchajcie, trafiłam z powrotem do portalu. To w takim razie, no widzicie, mod działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam też do oglądania moich serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Crabstonesa, a tymczasem trzymajcie się, pa, 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 całusów 102.